Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest punktu drugiego. Czytam projekt uchwały. Przeczytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie upoważnienia zarządu Dziennego Żółtej do wydawania opinii oraz występowania z wnioskami. Paragraf pierwszy. Upoważnia się zarząd dzielnicy szóstej do wydawania opinii oraz występowania z wnioskami, o których mowa w paragrafie czwartym, punkt czwarty, piąty statutu dzielnicy szóstej w terminie od dnia 5 lipca 2013 roku do dnia 28 sierpnia 2013 roku. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Zarząd zwraca się z prośbą do Rady Dzielnicy Szóstej o udzielenie upoważnienia do wydawania opinii oraz występowania z wnioskami w celu zapewnienia prawidłowego działania dzielnicy w okresie urlopowym. Opinia komisji rewizyjnej? Pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Zdecydowanie jestem przeciw, że trudno się spodziewać jakichś sensownych opinii ze strony samego zarządu, a tym bardziej, że te opinie, które są wydawane przez zarząd, nawet obśmiewają media ostatnio i dzisiejsze wydanie prowadzą, żeby bardzo dosadnie to czyni. Nie wiem, czy mam przytoczyć, ale wydaje mi się, że zdanie jest bardzo sensownie powiedziane, zwłaszcza odnosi się do członków zarządu, którzy nie dostali ani jednego głosu w wyborach, a decydują istotnych dla dzielnicy sprawach. Trzy osoby, które dały zero głosu. Taka jest niestety być może ordynacja wyborcza do dzielnicy, ale taki właśnie. No niestety. No zresztą jak Państwo sobie widzicie na stronie Pogodowska, to myślę, że to czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Może wystarczy. Bardzo proszę. Proszę Państwa, to jest trzeci projekt uchwały w tej sprawie w tym roku, ponieważ mieliśmy już na czas ferii zimowych, mieliśmy na czas świąt wielkanocnych taką propozycję. Ja sobie pozwoliłem sprawdzić, jak to jest w innych dzielnicach, bo być może jest bardzo podobnie, otóż nie jest. No, już teraz podliczyłem liczbę dni, na których byśmy upoważniali zarząd, to na pewno on już teraz przy okazji wakacji, a pamiętamy, że jeszcze mamy święta Bożego Narodzenia, być może. 11 listopada. To jest już na pewno znacznie więcej niż inne dzielnice. Inne dzielnice rozwiązują kwestie wakacji, które oczywiście są w jakiś sposób okresem takim właśnie urlopowym, problemowym, w taki sposób, że rady są zwoływane w połowie lipca, w połowie sierpnia. Ten okres po prostu poważnie jest znacznie krótszy. Wydaje mi się, że nie ma potrzeby. Nie wiem jak Państwo, ja nie znam osoby, która wyjeżdża na blisko 2 miesiące na wakacje, bo na taki okres byśmy tutaj upoważniali zarząd. Myślę, że nie byłoby problemu, żeby zwołać Radę Dzielnicy, a już na pewno nie byłoby problemu, aby na takiej zwołanej sesji było kworum. Bardzo dziękuję. Skończyłem, dziękuję. No jeszcze chciałbym zabrać głos. Szanowni Państwo, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Bardzo proszę Pani. Otóż odniosę się do ostatniego wydania Gazety Żołnierskiej, w którym miałam przyjemność podziękować za
współpraca w budżecie partycypacyjnym. Niestety nie wszyscy radni byli zainteresowani tematem. To jest, ale czy ten punkt dyskusji to nie są oświadczenia, komunikaty, tylko poważnie do wydania opinii. Zaraz, zaraz. Nie pan przewodniczący przerywa w takim momencie. A mi przerywa na taki moment. Pani nie trzeba mi się dzisiaj. Pani nie za tym, że. A pozwoli pan, że ja prowadzę. Nie, może też ustalamy, panie. Może będzie czas, że pan będzie przewodniczącym, będzie pan po swoim. Ale się panu marzy. Drugi raz to słyszeć. Chciałam podziękować zaangażowanym budżet partycypacyjny radnym, którzy w większości zostali wyróżnieni, głównie osoby, które dyżurowały ekstra poza spotkaniami trzema, które odbyły się do tej pory. I dodając do tego, że niektórzy z radnych prowadzą działalność destrukcyjną. W większości nawet się, w niektórych przypadkach nawet nie chce podnosić ręki w czasie głosowania. Być może ten okres wakacji jest czas na przemyślenia, oddanie spraw w ręce porządku. Dziękuję. Ja bym się wrócił, pan przewodniczący, moich rodziców zechce nazwać. Tak, w zasadzie zamykam dyskusję i zamykam obrady nad tym punktem porządku. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Łukasza o przeliczenie głosów. Dziękuję. Kto jest przeciw? 8. Dziękuję. Kto się wstrzymał głosu? Na podstawie wyników głosowania stwierdzam, że Rada Dzielnicy 6 przyjęła uchwałę.